Siemaneczko, ja jestem Nadimins, a w tym filmie dowiesz się wszystkiego na temat Magic Findu. Obalimy również parę mitów, na przykład czy można mieć za dużo Magic Findu i zaczyna przeszkadzać, albo na przykład czy istnieje jakaś magiczna bariera, po której zaczyna nas gra zasypywać tutaj unikatami oraz setami. Także wszystkiego się dowiesz, jeżeli filmik Cię spodoba, to upewnij się, że mnie subskrybujesz, wtedy nie ominie Cię żaden mój kolejny materiał z Diablo 2. Resurrected. A teraz do dzieła. To, co widzisz przed sobą, jest to wykres pomiędzy Magic Findem totalnym, a tym efektywnym. Tym, który naprawdę czyni te cuda, którego my nie widzimy. My widzimy Total Magic Find, czyli powiedzmy, że mamy parę itemów. Nasz totalny Magic Find to jest 200% i to jest ten Magic Find, który widzimy na postaci. I statystyka naszej postaci. Co to mniej więcej daje w realnym świecie? Czyli Diablo 2. Daje to mniej więcej tyle, że mamy 200% szans na magiczne przedmioty, zwiększoną szansę na magiczne przedmioty i to 100%, i to działa 1 do 1 dokładnie. I to jest ta niebieska linia. Daje to żółta linia, to są przedmioty rare, czyli rzadkie, czyli z żółtym opisem. I tutaj już mniej więcej efektywny Magic Find wynosi około 170, tak na oko widzę. Jeżeli chodzi o zieloną linię, przedstawia ona sety, czyli przedmioty z zestawu. I jest ciutkę mniejsza, około 160-158%. No i jeżeli chodzi o unikaty, no to brązowa nasza linia. No i tutaj zdecydowanie efekt jest najmniejszy. I przy 200% totalnego Magic Findu, efektywnego Magic Findu jest w tym momencie około 120. Więc co może wnioskować na pierwszy rzut oka, to że na pewno jeżeli chodzi o niebieskie przedmioty magiczne, tutaj działanie Magic Findu jest najsilniejsze. Potem słabsze jest w przypadku rzadkich, słabsze, jeszcze słabsze w przypadku setowych i najmniejsza efektywność w przypadku unikatów. I teraz tak. Chodzi o to, że występuje tutaj coś takiego jak diminishing returns, czyli zmniejszające się takie jakby zwroty. Pierwszy procent zawsze będzie lepszy od następnego. Tak samo i to się będzie zmniejszać w nieskończoność. I tak na przykład bardzo fajnie na wykresie tym widać, jak na przykład pierwsze 180 Magic Findu mniej więcej ma taki sam efekt, ma jakby dostajemy taki bonus do Magic Findu od 0 do 180 pierwszego, jak kolejne 180 do 1000. Także stąd może być tak, że stąd są polecane takie wartości typu 250-300%. Popatrzmy na przykład, jaka magia dzieje się między takimi wartościami jak między 200 a 400, 200 a 300 powiedzmy. Popatrzcie na to, jak fajnie wzrasta efektywny Magic Find, czyli ten, który działa w przypadku unikatów. Pierwsze 100%, bam, praktycznie wzrosło do 80% efektywne. Drugie 100%, jesteśmy przy 200, mamy 120% efektywnego Magic Findu. Dokładamy kolejną setkę, mamy 300% i już tutaj zaczyna się robić coraz bardziej płasko, ale nadal jest spoko, mamy teraz 140% efektywnego, przy 300% total mamy około 140% efektywnego i zwiększamy dalej, jedziemy do 400, mamy teraz 160, jeździmy do 500, mamy teraz już 175 i przy 600 zaczyna już się bardzo wypłaszczać. Tutaj naprawdę między 800 a 1000 dostajemy dosłownie parę procent. Więc i tak samo to w przypadku setów, tak samo w przypadku rar to następuje. Więc wniosek jest taki, że bardzo często się poleca mniej więcej jakby posiadanie około 200-300% MF-a jako taki fajny start i to naprawdę ma ogromny efekt na naszej postaci, ogromny efekt na naszych dropach. Wszystko tutaj właśnie polega na tych diminishing returns. I teraz tak, obalanie jakichś mitów, legend. Czy każdy procent Magic Find w grze zwiększa szansę na znalezienie magicznych przedmiotów? Tak. Zwiększa szansę na znalezienie setów, unikatów, rarów? Tak, każdy procent zwiększa tą szansę. Czym dalej w las, tym mniej ją zwiększa, ale zwiększa.
nie ma czegoś takiego, że w pewnym momencie jest totalny stop. I nie ma też czegoś takiego, i tu tutaj drugi mit, że po przekroczeniu pewnej bariery ten wykres zaczyna spadać. Że. Bo często to słyszę, no nie? Że przekraczamy powiedzmy 500% i farmie godzinę, farmie 2 godziny i nic nie leci. No i tutaj to nie ma nic związanego z Magic Findem. Z Magic Findem jest wszystko ok. Tutaj chodzi o statystykę, o rachunek prawdopodobieństwa, bo w Diablo na tym to polega. Możesz mieć jeden dzień, w którym wypada ci super masa itemów bardzo, bardzo rzadkich, bardzo dobrych, a drugiego dnia grać 10 godzin, tak jak ja dzisiaj po streamie, i nie mieć nic. Także to trzeba sobie wziąć pod uwagę. To nie Magic Find wini, tylko losowość. Dodatkowa sprawa, bardzo, bardzo ważna. Jeżeli bierzemy pod uwagę magic findowanie, zdobywanie przedmiotów, musimy też brać pod uwagę szybkość zabijania. Dlaczego też poleca się taką, ja sam to robię, sam polecam taką granicę 250-300%, znaczy granicę, nie granicę, taką przyjemną wartość, która nie zbyt drastycznie obniży jakby specyfikację naszej postaci do ataku, niezbyt agresywnie osłabi naszą postać, a też odczujemy to na dropach. Także jeżeli chodzi o magic findowanie, chodzi też o szybkość zabijania. Popatrzmy, jeżeli na przykład możemy zabijać Mephista, powiedzmy na piekle, w minutę, mając magic findu 250, to jest to dużo bardziej opłacalne niż zabijanie go w 3 minuty, mając 600% magic findu. Bo popatrzmy na to, nasze 250% w minutę jest tutaj, czyli mamy 140% efektywnego magic findu, 140% efektywnego magic findu i zabijamy w minutę, a zwiększając to o praktycznie trzykrotnie, dodajemy sobie tego magic findu jakieś 50%, a trzykrotnie dłużej to wszystko trwa. Więc musimy to zbalansować, musimy szybko zabijać i mieć odpowiednią ilość magic findu. Także to jest bardzo, bardzo ważne. Patrząc na tą tabelę, możemy sobie też pomyśleć, że przecież, kurczę, jeżeli mamy więcej magic findu, to w takim razie i tutaj, jeżeli chodzi o magiczne przedmioty, to one w ogóle nie tracą, na czym później, czym dalej w las, to one nie tracą na zwiększanym, efektywnym magic findzie, to kurczę, w takim razie, jeżeli będziemy mieli więcej magic findu, no to będą dropić tylko niebieskie przedmioty. Nieprawda. I tutaj przychodzi mechanika rolowania przedmiotów w grze. Na początku gra sprawdza, popatrzmy teraz tak, jeszcze tutaj przejdźmy do gry. Na początku gra sprawdza, czy przedmiot jest unikatowy. I powiedzmy na przykładzie tutaj moich Chain Glavesów. Chain Gloves są różne typy przedmiotów. Chain Glavesy, Shaco, nie wiem, Scarab Husk, Monarka, Tulwar i tak dalej. Moje Chain Glavesy. Na początku gra sprawdza, czy mogą być unikatowe. Bam! U mnie się trafiło. Jeżeli by się nie trafiło, gra sprawdzi, czy mogą być setowe. Boom! Jeżeli gra rzuci jeszcze raz kością, jeżeli nie udało się roll na setowe, gra rzuca kością, czy w takim razie będą rzadkie, czyli żółte. Nie udaje się. Więc wtedy rzuca kością, czy będą magiczne. I w tym momencie, kiedy mamy bardzo dużo magic finda, no to prawdopodobnie będą. Ale gdyby to się nie udało, to gra rzuca kością jeszcze raz i sprawdza, czy są białe, eteryczne i tak dalej. I to idzie od unikatów przez sety, rar, magic, białe i tak dalej. Czyli idzie od... Dlatego mając więcej magic findu, nigdy nie będzie tak, że te niebieskie magiczne przedmioty będą jakby zastępowały te unikatowe. To unikatowe są priorytetem, potem setowe, rare i tak dalej. Na co wpływa magic find? Albo inaczej, na co nie wpływa magic find na 100%? Nie wpływa na hazard, nie wpływa na runy. Na runy wpływa liczba graczy oraz ilość zabitych potworów. Czym więcej zabijamy z większą ilością graczy, tym lepiej. Chyba że gramy na single player, wtedy komenda players 3, 5, 7 to nieparzyste wartości wpływają na ilość przedmiotów, które wyrzucają potwory, a w tym run. Nie wpływa na super chesty, na przykład z Double Curast, ale na zwykłe skrzynki już tak. Na zwykłe skrzynki wpływa, na super chesty nie.
nie wpływa na stojaki w kazamatach, nienawiści, w lorykulach, gdziekolwiek, na broń, na pancerz. To jest ustalone z góry. Nie wpływa na drop kluczy u hrabiny, u Nihataka, u Samonera. I nie wpływa na drop esencji. To wszystko jest ustalone. I też są inne są tutaj mechaniki. Także tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o Magic Find. Myślę, że taką konkluzją jest to, że żebyśmy, że to jest takie szukanie, cały czas złotego środka między szybkością zabijania a Magic Findem. Czy jeżeli będę zabijał szybko, to czy opłaca mi się lecieć coraz bardziej do góry w te wartości 400, 500, 600, jeżeli dalej będę zabijał szybko, jeżeli będę spełniał się w swojej farmie? Tak. Każdy dodatkowy procent zwiększy tą wartość, ale pamiętajmy o szybkości zabijania. Jeżeli chodzi o znajdywanie na przykład baz podsłoniczne, bardzo popularny temat również. Bazy podsłoniczne są białe albo szare, czyli soketowane, mogą być też eteryczne, zależy czego szukamy. Jeżeli idziemy na wyprawę, chcemy znaleźć, tylko celujemy w bazy podsłoniczne, ściągamy cały Magic Find Gear. Zero, totalne zero, będzie naszym przyjacielem w tej sytuacji. Dlatego, że czym więcej będziemy mieli Magic Findu, tym mamy większą szansę na to, że właśnie zahaczymy o te magiczne przedmioty. Czym więcej mamy Magic Findu, tym częściej te magiczne przedmioty właśnie mogą być unikatowe z albo rerem. Także żeby mieć największą jakby szansę na to, że wylosuje nam się biały item, który może być bazą, albo szary, albo eteryczny z soketami i tak dalej, który może być bazą, to ściągamy cały Magic Find. Dlaczego? Z tego samej przyczyny. Mamy zerowy Magic Find, więc w takim razie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie uda się roll na unikat. Bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie uda się roll na set. Nie udaje się roll na set, nie udaje się potem znowu roll na rare. I potem gra roluje, czy uda się roll na magic. I tutaj w przypadku magicznych przedmiotów on się bardzo łatwo udaje, mając jakikolwiek magic find. Także jeżeli ściągniemy do zera absolutnego, to wtedy bardzo łatwo nam jest przegrać z grą rola na magiczny item. Gdy tego nie zrobimy, na przykład mamy setkę, dwie setki i farmimy sobie na przykład, nie wiem, na krowach naszej bazy, no to zamiast monarszy z białej, jako podstawę do ducha, możemy wydropić bardzo często niebieską. I taki będzie tego efekt. Także to byłoby na tyle w tym filmie na temat Magic Findu. Myślę, że wyczerpałem temat. Jeżeli się przydało, to się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że parę mitów obaliłem. Widzimy się na streamkach, na Twitch TV, na Dimins. Ja lecę i Wam życzę miłego dzionka. No i co? Strzałeczka, strzałeczka. Bam!